Otwieram czwartą sesję Rady Gminy Korczę. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności. Dziękuję. Na podstawie listy stwierdzam, że w sesji bierze udział 14 radnych, a skład rady sesji liczy 15 radnych. Witam bardzo serdecznie pana wójta Sławomira Wasielczuka, wójta gminy Korcze. Witam panią sekretarz, panią Elżbietę Głodak. Witam panią skarbnik, panią Marzenę Kałan. Witam pana komendanta policji w Mordach, pana Karola Stepaniuka. Witam pana Zielińskiego Krzysztofa, doradcę Mazowieckiego Ośrodka Rolniczego w Sielcach. Witam panią prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Drężnie, panią Grażynę Raczyńską. Witam pana Łukasza Kierluka. Witam również wszystkich sołtysów. Witam bardzo serdecznie radnych. Którzy jeszcze się może dojdzie. Jeszcze chciałabym przypomnieć wszystkim obecnym, że sesja jest nagrywana i transmitowana na żywo. Osoby uczestniczące w sesji muszą mieć świadomość, że ich wizerunek może zostać upubliczniony. Proszę, wraz z zaproszeniem otrzymaliśmy proponowany porządek obrad. Czy ktoś by chciał może jakieś zmiany zgłosić do proponowanego porządku obrad? Proszę panie wójcie. Szanowni państwo, jeśli może, to chciałbym po punkcie czwartym wprowadzić punkt piąty. Uchwała w sprawie zmian wieloletnich prognozy finansowych gminy Korczew na lata 2018-2024 po punkcie czwartym. Tak. I po punkcie 19. Czyli obecnie po punkcie 20. Obecnie po punkcie 20. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczew. Jako punkt 21. Jako punkt 21. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś by miał jakieś propozycje co do proponowanego porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. To może teraz przystąpimy do przegłosowania tych dwóch punktów, a mianowicie za wprowadzeniem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy Korczew na lata 2018-2024 jako punktu piątego, jak również projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczew jako punkt 21. Proszę teraz przystąpimy do przegłosowania tych dwóch projektów uchwał za wprowadzeniem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że te dwa projekty uchwał zostały wprowadzone do proponowanego porządku obrad. Teraz przystąpimy do przegłosowania proponowanego porządku obrad wraz z zaproponowanymi projektami uchwał. Teraz mam następne pytanie do radnych. Czy mam czytać porządek obrad? Nie. Wszyscy mam. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Względnie kto się wstrzymał lub jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty w 100%, bo jest 14 dzisiaj nasz uczestniczy w sesji. Proszę, w takim razie przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Korczew. Protokół z trzeciej sesji Rady Gminy Korczew był wysłany do radnych na skrzynki mailowe, jak również był do oglądu, można było zapoznać się u inspektora do spraw obsługi rady. Proszę bardzo, czy mamy jakieś uwagi, względnie zapytania co do protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Korczew? Dziękuję, nie widzę.
Przystępujemy do przegłosowania protokołu trzeciej sesji Rady Gminy Korczew. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół trzeciej sesji Rady Gminy Korczew został przyjęty jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew. Projekt uchwały, który przyjęliśmy się, jest po prostu jest różnicą. Różni, że tam został, tylko uchyla się punkt drugi w tym nowym projekcie uchwały. Co ten punkt drugi mówi o tym, że wpływy podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania na rachunek budżetu gminy, banku spółdzielczym w Sierce, oddział w Korczewie, w dwóch równych ratach płatnych w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego. To również to wynika z ustawy, to jest punkt tylko skreślony. Czy jeszcze mamy jakieś zapytania? Dziękuję, nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do przegłosowania, do głosowania nad uchwałą zmieniającą uchwałę nr 3/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew. Jeszcze chciałabym się zapytać radnych, czy całą treść uchwały czytać? Nie, to mamy zrobić. Dobrze, to proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę. Głosujemy nad uchwałą. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wyżej wymieniona została podjęta jednogłośnie. Teraz już przystępujemy do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korczew na lata 2018-2024. Chciałabym nadmienić, że projekt uchwały był omawiany wcześniej na wspólnym posiedzeniu. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania co do projektu? Nie mamy. Dziękuję. Proszę. Czy mam czytać projekt, czy nie? Nie, nie czytam. Dobrze, dziękuję. W takim razie będziemy przystępowali do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korczew na lata 2018-2024. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Przegłosujemy. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korczew na lata 2018-2024 została podjęta. Przechodzimy obecnie do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Proszę bardzo, czy mamy jakieś zapytania? Chciałabym powiedzieć, że projekt uchwały również był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania? Dziękuję, nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok? Proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2025. Jak również projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy. Radni pozyskali aktywnie zaopiniowali projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2025, jak również jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Czyli tam opinia była również czytana
i analizowana na posiedzeniu wszystkich komisji. Czy mam jeszcze raz czytać opinię? Nie. Nie, to dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania do prognozy finansowej gminy Korczew? Nie, dziękuję. Proszę, przystępujemy do przegłosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2025. Proszę, głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2025 została podjęta jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2019. Jak również chciałabym zaznaczyć, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy, gdzie również radni po przeanalizowaniu projektu budżetu i zapoznali się, pozytywnie zaopiniowali. Jak również nadmieniam, pozytywna jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowych Siedlce. Opinię czytać? Nie. Również była czytana na posiedzeniu wszystkich komisji. Dobrze. To teraz proszę bardzo, będziemy przystępowali do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na 2019 rok. Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dobrze. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok została podjęta jednogłośnie. Proszę, przechodzimy do następnego. Następny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy Korczew. Myśmy już raz podejmowali uchwałę dla przewodniczącego Rady Gminy Korczew, ale musimy ją jeszcze raz podjąć, dlatego gdyż przepisy nam się troszeczkę zmieniają. Nie mieliśmy wcześniej ustalonego, że w razie nieobecności przewodniczącego na posiedzeniach komisji dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu, tak jak wcześniej była zaproponowana, o 10% za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji. Potrącenia dokonuje się z diet przysługujących w kolejnym miesiącu. Natomiast potrącenia diet za dany miesiąc nie mogą przekroczyć 20% diety określonej wyżej w wcześniejszym paragrafie. No i tak jest dalej. W przypadku wygaśnięcia mandatu rocznego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Gminy lub odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których pełnił funkcję radnego. Sposób liczenia diet, o których mowa, ma miejsce w przypadku upływu kadencji Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. No natomiast po tamto poprzeniu jest, zostaje tym samym uchwała uchylona. Proszę bardzo, czy mamy, czy ten procent, 10%, tak jak się podjęli, będzie zostało, no to zastaniemy i zobaczymy, jak to będzie przegłosowane. I czy jeszcze mamy jakieś zapytania co do tej uchwały? Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystąpimy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy Korczew. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy Korczew została podjęta jednogłośnie. Punkt następny, mamy podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. Jak również wcześniej była ustalona dieta dla sołtysów, ale po jeszcze jednej naradzie z sołtysami w sprawie ustalenia diety i będzie następna uchwała. Na podstawie tych artykułów ustala się diety dla sołtysów w wysokości 150 zł za udział w sesjach Rady Gminy Korczew, udział w naradach i zebraniach sołtysów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Korczew.
Natomiast uchyla się uchwały nr 3 łamane przez 13/2018 Rady Gminy Korcze z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, czy jeszcze mamy jakieś pytania, radni? Dziękuję, nie widzę. Proszę, kto jest? Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia diety dla sołtysów została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Korczew do projektu pod nazwą Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie Ostrołęcko-Siedleckim i obwodzie wołyńskim. Po prostu to się uchwała wyraża zgodę na przystąpienie gminy Korczew na zasadach partnerstwa do projektu pod nazwą Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie Ostrołęcko-Siedleckim i obwodzie wołyńskim, realizowanego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz zawarcia stosownego porozumienia. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Korczew i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli to chodzi o ten, robiliśmy w partnerstwie samochód? Dla osób poszczególnych. Aha, samochód był składany w partnerstwie, był składany wniosek na samochód strażacki dla OSP Szczeglacie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystąpimy do głosowania nad uchwałą wyżej wymienioną. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Projekt uchwały również był omawiany. Najpierw który był? Nie. A przepraszam. Przełożyło się. Tak, przepraszam. Czyli to jest mamy, przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Korczew do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPRO 2 Transport Niskoemisyjny. Część druga Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Strategia rozwoju elektromobilności na terenie gminy Korczew. Projekt uchwały mówi nam o tym, że można przystąpić wolę, że gmina Korczew wyraża wolę do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPR 2 Transport Niskoemisyjny. Część druga Strategia rozwoju elektromobilności. Wyraża się wolę przystąpienia gminy Korczew do realizacji projektu pod nazwą Strategia rozwoju elektromobilności na terenie gminy Korczew realizowanego w 2019 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Korczew. I dalej uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z nim podjęcia. Też projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Czy jeszcze jakieś mamy zapytania? Dziękuję. Proszę, przystępujemy nad głosowaniem, do głosowania nad uchwałą wyżej wymienioną. Kto jest za,
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. To teraz słuszno. Aha, to będzie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Projekt uchwały był również przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia, gdzie radni zostali zapoznani bliżej wymienionym projektem. Proszę, czy mamy jeszcze jakieś zapytania? Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania nad uchwałą podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wyżej wymieniona została podjęta. Tak. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia żywczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Jak również zaznaczam, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, gdzie radni zostali poznani i pozytywnie wyrazili swoją opinię. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta. Proszę, przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej oraz narkomanii na rok 2019. Jak również chciałam powiedzieć, że projekt uchwały był również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie radni zostali zapoznani i pozytywnie zaopiniowani. Proszę, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej oraz narkomanii na rok 2019. Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Również zaznaczam, że uchwała była przedmiotem obrad wszystkich komisji, gdzie radni zostali zapoznani z daną uchwałą i pozytywnie zaopiniowali projekt. Proszę, są pytania? Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę, przystępujemy do następnego punktu, który mówi nam o tym. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/136/2012 Rady Gminy Korczec z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemny. Też projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu, gdzie radni zostali zapoznani, wyrazili swoje zdanie i wspólnie ustalili, co następuje. Proszę bardzo, czy też projekt uchwały? Nie, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 21/136/2012 Rady Gminy Korczy z dnia 6 12 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemny. Proszę, głosujemy nad uchwałą, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wyżej wymieniona została podjęta jednogłośnie. Punkt następny. Aha, no ale uchwała została podjęta. 13 głosów za i jednym wstrzymującym się. Ale jest podjęta w tej większej. Dobrze, dziękuję. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Korczew na 2019 rok. Również plany pracy stałych komisji były omawiane na wspólnym posiedzeniu i ustalone, gdzie radni też pozytywnie swoją opinię wyrazili. Proszę bardzo. Czy mamy jakieś zapytania do planu pracy? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Korczew na 2019 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę, punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. Proszę, też projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu, gdzie radni pozytywnie zaakceptowali, opinię wyrazili na plan pracy Rady Gminy na 2019 rok. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Dziękuję, nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt następny. Nie, plan pracy Rady było. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu działania i zadań stałych Komisji Rady Gminy Korczew. Ten projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, gdzie został pozytywnie zaakceptowany. Czy jeszcze mam jakieś zapytania? Dziękuję, nie widzę. Co jest? Głosujemy nad uchwałą w sprawie za podjęcie uchwały w sprawie zakresu działania i za stałych Komisji Rady Gminy Korczew. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę bardzo, następna uchwała. Przystępujemy. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczak. Też projekt uchwały był omówiony. Czy jeszcze mamy jakieś zapytania do projektu uchwały? Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczak. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Na punkt następny. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych i egzaminach w roku szkolnym 2017-2018. Informacja również była przedmiotem obrad na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Gminy. Gdzie radni się zapoznali z Panem informacją. Czy jeszcze jakieś może są pytania? Mamy Pana Dyrektora na Komisji Nieruchomości. Dziękuję, nie widzę. Proszę, przystąpimy do przegłosowania informacji o realizacji zadań oświatowych i egzaminach w roku szkolnym 2017-2018. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Prosimy teraz Pana Wójta o informację. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwały w naszej gminie są realizowane na bieżąco. W ostatnim czasie została podpisana umowa w piątek, w tamtym tygodniu na termomodernizację Urzędu Gminy, także w przyszłym roku będziemy próbowali troszeczkę zadbać o nasz urząd, żeby wyglądał inaczej, bo to również świadczy o nas. Został również ogłoszony przetarg na spinkę wodociągową. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami na początku roku zostanie rozstrzygnięty przetarg i do 17 maja firma zobowiązała się do wykonania spinki wodociągowej. Poza tym został rozstrzygnięty i podpisana umowa na drogę w miejscowości Korcze, ulica Nowa i Norwida. Ze względu na to, że aura nam nie pozwoliła w tym roku tej drogi zrobić, zostanie przełożona na przyszły rok i wykonawca, jak tylko na to pozwoli pogoda, wejdzie na wykonanie tej drogi. Czekamy na podpisanie umowy związanej z odnawialnymi źródłami energii. Jest to montaż solarów i fotowoltaiki u mieszkańców. Lada chwila powinna być podpisana umowa. Jest to wniosek o partnerstwie z gminą Pakrotnia Przesmyki Rebki, gdzie liderem jest gmina Przesmyki. Po podpisaniu umowy będzie ustalony harmonogram działania, ogłoszony przetarg i przystąpimy do realizacji tego zadania. Również czekamy na podpisanie umowy projektu transgranicznego związanego z bezpieczeństwem. Też lada chwila powinna być podpisana ta umowa. W przyszłym roku, czyli w 2019, planujemy realizację projektu transgranicznego Polska-Ukraina-Białoruś związanego z turystyką, czyli wiesz, taras widokowy, katamarany, zagospodarowanie przyczółków i wszystko, co jest związane z tym projektem. Został złożony w ostatnim czasie wniosek na przebudowę drogi w miejscowości Laskowice Kolonie do Fogru i w miejscowości Góry. Ukazała się lista rankingowa na przebudowę drogi w ramach PROW-u. Składaliśmy tam wniosek na przebudowę drogi numer 36027W Bartków Nowy, Czaple, Zaleś, Mogielnica na odcinku Czaple, Mogielnica etap numer 2 na 133 wnioski, które się zakwalifikowały, mamy miejsce numer 6. To jest wstępna lista, teraz będzie uzupełnienie w tym programie i jak nam się uda, to taka dróżka powstanie. Jest to droga o długości 2,9 km. Dofinansowanie
wynosi wstępnie z kosztorysu ślepego 1 758 718 zł, a wkład własny około 1 000 000 zł. Jesteśmy na tej liście, tak zobaczymy, co pokaże czas dalej. Poza tym jesteśmy po ocenie formalnej pozytywnej wniosku związanego z wymianą piecy z RPO, który składaliśmy w okresie wakacyjnym. Cały czas pilnujemy i pilotujemy inwestycje związane z gazyfikacją gminy. Jesteśmy również na liście rankingowej na przebudowę drogi, który składaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego, do pana wojewody, ale nasza pozycja jest na, nasza gmina jest na pozycji 52. Na chwilę obecną starczyło pieniążków do pozycji 48. Także jesteśmy czwarci pod kreską na przebudowę drogi Bartków Nowy Szczeglacin. Pierwszy etap jest zrobiony na dalszą część. Tutaj dofinansowanie wynosi 50%. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe w poszczególnych gminach przed nami, to wtedy być może uda nam się skoczyć na to dofinansowanie, gdzie wkład własny wynosi z kosztorysu ślepego 809 tysięcy. W kolejnym etapie chciałbym Państwu powiedzieć, że szczególnie sołtysom, że jest harmonogram spotkań opłatkowych sołtysów z księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem i nasz dekanat Sokołowski ma spotkanie 29, czyli jutro, w parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni, na co ksiądz biskup zaprasza. Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10:30 mszą świętą, następnie składaniem życzeń oraz poczęstunek. Także w imieniu księdza biskupa bardzo serdecznie na te spotkanie opłatkowe zapraszam. Kto nie będzie mógł 29, może się pojawić 8 stycznia w katedrze i seminarium w Zdrochyczynie. To wiecie gdzie, prawda? Ewentualnie 10 stycznia w parafii w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Brańsku. I tak, 29 grudnia jest dekanat Łochowski, Sokołowski, Sterdyński i Węgrowski i to jest w Prostyni. 8 stycznia jest dekanat Ciechanowski, Trochiczyński, Sarnacki i Sieniatycki, katedra i seminarium w Trochiczynie. I 10 stycznia jest dekanat Bielski, Brański i Hajnowski, parafia w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Brańsku. A nie ma dekanatu Korczewskiego. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Dobrze. I to w wielkim skrócie chciałbym tyle Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Wójcie. Punkt następny. Informacje bieżące Przewodniczącej Rady. No ja tylko mogę powiedzieć z informacji bieżących, że uczestniczyłam w spotkaniach opłatkowych. Tam gdzie byłam zaproszona na spotkanie. Więc takich nie mam. Informacji do przekazania. Proszę. I punkt następny. Sprawy różne. Otwieramy. Dyskusję proszę, jeżeli mam jakieś zapytania, proszę pytać się, proszę przyjmować. Sprawy różne zaczynamy. Otwieramy, czy są pytania. O, bardzo proszę. Tak jest, bardzo prosimy pana komendanta. Bardzo prosimy o przekazanie nam informacji, jakby mogła zapomnieć. Przepraszam. Jeszcze raz witam serdecznie Państwa. Zauważyłem, nie ma tutaj takich głosów, no to pozwolę sobie skorzystać. Otóż przyjechałem tutaj nowym pojazdem służbowym marki Toyota Hilux, czytając po polsku. Ten pojazd został zakupiony dzięki m.in.
inicjatywie obecnego tu wójta. Proszę Państwa, został współfinansowany też przez Waszą gminę, tak naprawdę przez 4 gminy. Korczew, Paprotnie, Przesmyki i Zbuczyn. No, największy wkład włożył Zbuczyn z uwagi na ilość mieszkańców i stosunkowo do ilości mieszkańców wkład tych czterech gmin był proporcjonalny. Samochód kosztował około 150 tysięcy. Toyota daje na niego 3 lata gwarancji bądź 100 tysięcy kilometrów. Jest to samochód bardzo tak technologicznie zaawansowany. Posiada wyposażenie ponadstandardowe, kamery, nie kamery, wszystkie systemy bezpieczeństwa, blokady dyferencjałów, napędy oczywiście, reduktory. Za chwilę zaprezentuję Państwu, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć ten samochód. Jest to samochód, który przypłynął do nas we wrześniu, został uzbrojony, dostosowany do po prostu potrzeb policji, a został zakupiony tak naprawdę z uwagi na ukształtowanie terenu, w którym po prostu policjanci z Komisariatu Policji w Mordach pracują. A tak naprawdę to ukształtowanie terenu generuje nam gmina Korczak, nie ma co się oszukiwać. Jest to trudny teren, nie zawsze pojazdy mogły dotrzeć w dane miejsca, chociaż nie ukrywam, że zdarzały się interwencje i latem w trakcie opadów na terenie gminy Mordy, na terenie innych gmin, łąki, lasy, tereny podmokłe, że po prostu samochody nie podjeżdżały i były przypadki, że trzeba było interweniować na piechotę, a to wydłużało czas interwencji. Tak naprawdę chodzi nam o ten czas. Proszę Państwa, ten pojazd został przydzielony policjantom o największym stażu służby. Słyszałem głosy, że już był widoczny tutaj na terenie gminy. Od 8 dni jeździ tutaj po terenie gminy, nie tylko Korczewa, wszystkich gmin. Wyposażenie hak, odpowiednia masa, to czyni, że ten pojazd jest po prostu też przydatny do działań ratowniczych, działań wspomagających inne służby. Na wyposażeniu Komendy Miejskiej mamy przyczepę taką do działań kryzysowych, wyposażoną w namiot, nagrzewnicę, agregaty. No i to jest pojazd, który może pociągnąć ze względu na dopuszczalne masy całkowite i właściwości terenowe, które może pociągnąć do przyczepy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć na bieżąco. Silnik 2.4 Toyota nie wprowadza, tam około 180 koni, bo troszeczkę został wzmocniony. I na bieżąco mogę odpowiedzieć na jakieś pytania odnośnie tego pojazdu na dole bądź teraz. Policjanci używają ten pojazd głównie do patrolowania, co do policjanci prewencji, jest to pojazd oznakowany, tak więc nie jest to jakiś tam pojazd pościgowy, to jest typowo taki patrolowy pojazd specjalny. No i takiego, powiem szczerze, pojazdu mogę powiedzieć teraz otwarcie, że nie ma w promieniu 50 km osiedle. Nie ma takiego pojazdu. Jest to najnowszy, najbardziej jak gdyby takiego pojazdu nowego, terenowego nie ma. W Węgrowie jest Toyota chyba 12-letnia, też Hilux taki do ciągania łódek służy. A tutaj po prostu jesteśmy jednostką, która posiada i może się tak naprawdę szczycić takim pojazdem. I nie jest wstyd się pokazać czy policjantom, czy gdzieś, prawda, w trakcie jakiejś uroczystości, imprez, ewentualnie pochwalić się sprzętem, jaki służy na terenie gminy, między innymi Korczew. A chciałbym przypomnieć, że to jest między innymi zasługa pana wójta, bo jeden z pomysłów wypłynął właśnie z tej strony. Także dziękuję panie wójcie. Dziękuję serdecznie radzie za przychylność i mam nadzieję, że pojazd i policjanci pełniący służbę w tym pojeździe i nie tylko w tym pojeździe będą po prostu służyli społeczeństwu, a mamy XXI wiek, tak więc też musimy nadążyć ze zmianami
i ten czas, czas dojazdu, czas reakcji na zgłoszenie też jest dla nas ważny. Między innymi wyposażamy naszą jednostkę w sprzęt nowoczesny, który po prostu będzie odpowiadał oczekiwaniom społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania, to proszę bardzo, jeżeli nie, to na dole bezpośrednio możemy porozmawiać. 5 osób plus 500 kg ładowności. Takie ma parametry. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę bardzo. Może jakieś mamy pytania, proszę. Proszę Panie Radny. Chciałem w tym sprawie się powiedzieć, bo to była wyśła w śmieci, nie? Na takie podsumowanie. I to znaczy z konsekwencji to będzie się też dalej robione, tak jak mówił wcześniej tam. Chodzi o te których grup, no i do tego dochodzi się taka sprawa, znaczy nie wiem czy to może skłamam, czy nie skłamam. Jeśli komuś rodzi dziecko, idzie do gminy, rejestruje, znaczy nie zawodowuje to dziecko, nie? Idzie po 500 plus, tam inne dodatki, starczy, no to wiadomo, tylko zapomina i idzie do pokoju tego, co jest ze śmieci proszone. I gmina z tego nic nie robi, na przykład, a pokoje to obok. Mi się wydaje, jak idzie po rodzinne, po 500 plus, po urodzenie dziecka, jakie są dochody, nie dałoby się to skontrolować, żeby to było tak, że pani z domu dzwoni do pani tej, czy tam do pana, który za śmieci przyjmuje papiery i mówi, była pani u tym pokoju, w tym proszę to zrobić, dopiero nie dalej. Pokój jest 4 pokoje, ile 4 pokoje. I ciężko to nie wiem, jakie sprawy nie wiem, no, tak się dochodzi. Nie mówię o tych poszczególnych, bo to temat będzie tabu, że tego nikt nie ruszy, nie? Bo to jakieś pakiety będzie wyrwali. A wsi będą płacić tylko, co płacili na Zacznę Państwo, jeśli chodzi o podwyżkę, był to trudny temat dla nas wszystkich, szczególnie dla radnych, związany z tym, że ta podwyżka musiała się odbyć. Nie była to podwyżka drastyczna. Ustaliliśmy, że będzie część podwyżki, jakiś tam procent, a również przyjrzymy się temu, kto za te śmieci płaci, a kto nie płaci. I tutaj musimy wspólnie zadziałać, radni są tysi, żeby to wyeliminować, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby to wszystko uderzało w tych ludzi, którzy w sumie nie płacą, a ci, którzy nie płacą, dalej śmieli się z tych, którzy płacą. Jeżeli chodzi, dlatego też postaram się na początku przyszłego roku działania odpowiednie podjąć. Tak jak powiedziałem to na komisjach, żebyśmy mogli ten temat troszeczkę zgłębić, a system uszczelnić. Jeżeli chodzi o zgłaszanie do dzieci, do śmieci, ja mówiłem, że w trakcie meldunku osoba, która melduje, żeby poinformowała osobę, która zajmuje się śmieciami, ja to sprawdzę i zobaczę, jak to działa. Jeżeli tak tego nie jest, to postaram się, żeby tak to było wprowadzone, że jeżeli jest zgłaszana osoba do meldunku lub do 500 plus, żeby to było sprawdzone, czy ta osoba jest w deklaracji na śmieci. Dziękujemy, panie wójcie. Proszę bardzo. Czy mamy jeszcze? Proszę, panie Andrzeju. Na ten nowym typu szarfa podstaw, tam taki zakres jest mięsowy. Stoi określenie do 30 km, ale tam gaz tam chodzi w podajne pole. I to będzie się denerwuje tym, bo ma da się, piszą dalej te ciągnikami, tam leczarka, broszy, da się tu się zdjęli. Więc kiedy bryta może postawić te sierżanty takie właśnie może. Powiem tak, w organizacji ruchu, w projekcie, które było na drodze, nie było sierżantów, ale wiem, że sierżanty tutaj pracownik miał zamówić, że można było tam postawić, bo tam jest autentycznie 90 stopni, a wiem, że prawdopodobnie tej 30 nikt nie przestrzega. Tak? Dlatego tam postaramy się też te sierżanty postawić, żeby można było tego tam uniknąć. Tam jest w sumie dwa zakręty, ale jeden właściciel pola. Droga jakby była zła droga, nie jeździli tak. No, proszę bardzo, proszę o pytania. Czy mamy jeszcze? Proszę panie. Skoro tu jeszcze kolejna akurat na zmieniu na temat tych grup, Szanowni Państwo, droga totalnie w Polsce została niedawno oddana.
ale nie wiem, tam jest brat oznakowany. Tam są kilka zakrętów i mało tego, że są, jest zakręt jeden, jadąc od Drażniewa, skręcając Różnego, tam są pokopane w tych filerowych. Niedawno ktoś tam siedział już, tylko że w płytszym robię. Ale tam nie można postawić jakichś oznakowania. Jadąc do Korczewa od Laszkowic, stoją znaki, stoją tablice, a tutaj w tej chwili nie ma nic. Także bardzo bym prosił o to oznakowanie. Bo tam nie wiem, co tam jest. Drażniew to kary? Drażniew to kary. Dobrze, zapisane. Szanowni Państwo, droga Korczew-Laskowice to kary była robiona z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach tego programu kosztem niekwalifikowanym są znaki, dlatego też w ramach tego programu nie mogły być postawione znaki nowe. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, jest napisane pismo do Pana, to jest droga powiatowa do powiatu i te znaki z informacji, które ja posiadam, lada chwila powinni być zakupione. Te znaki, które mieli na stanie, zostały postawione na odcinku Korczew-Laskowice, a na dalszym odcinku będą postawione znaki nowe, które powiat zakupi i postawi, ponieważ tak ma to zrobić. Dobrze, dziękujemy. Proszę. Czy jakieś jeszcze pytania mamy? Jeżeli nie, to zamykam obrady 4. sesji Rady Gminy Korczew. Dziękuję wszystkim za przybycie i dobrostan.